2020 już za nami, a to oznacza, że jak co roku witam Was na kanale Melon221 w podsumowaniu roku w teleturniejach. Tym jakże smutnym roku 2020 spowodowanym pandemią koronawirusa mieliśmy aż 11 formatów, a ja mam przynajmniej 11 formatów do ocenienia, a było ich nawet 12, ponieważ jak co roku nie biorę pod uwagę Postaw na Milion, którego najzwyczajniej w świecie nie oglądam i go bojkotuję od dobrych lat. Czy ten rok był dobry dla teleturniejów? I tak i nie, ale o tym wspomnę przy każdym z formatów. Pożegnaliśmy Gra Muzyka i The Walla, a powitaliśmy Gigantów, Łowców, Wabanka i Back to Schoola. Zapraszam i piszcie w komentarzach, jakie wy oceny wystawilibyście formatom za rok 2020. Oczywiście będę dzielił też wszystkie teleturnieje na erę przed pandemią, czyli do marca, ewentualnie do kwietnia, jeżeli odcinki były, i popandemiczną, czyli od maja. Zapraszam. Witamy! W tym roku na start zaczynamy od Koła Fortuny, które zostaje ode mnie ocenę 5. W erze przed pandemią nic się nie zmieniło, w erze popandemicznej już absolutnie tak. Koło straciło publiczność, zostali w studiu tylko Norbi, Iza, uczestnicy i Airband. Przede wszystkim kolosalna różnica jest taka, że Norbi nie stoi przy kole, tylko stoi w takim sobie panelku. Stoi między uczestnikiem tylko przy tym małym kole kopertowym. Czy to była zmiana dobra? Uważam, że nie, aczkolwiek po pewnym czasie można się przyzwyczaić. Ja się już przyzwyczaiłem, chociaż na początku byłem bardzo sceptyczny, bo to studio jest według mnie za szerokie na brak publiczności. Były też nowe zasady, jak złota karta, graj dalej, czy jakaś tam kwota, chyba 10 tysięcy obłożone bankrutami, czy tam 20 tysięcy złotych, już tutaj nie chcę strzelać. No, Poprawcie mnie w komentarzu, bo nie jestem wszystko wiedzący oczywiście. Koło Fortuny 5 z tego względu, że tak jak mówię, może i zmiany na kole na plus, tak ten brak publiczności uważam w kole Fortuny za irytujący, bo to studio jest dla mnie za szerokie. Natomiast no i w pewnym momencie zaczął mnie denerwować Norbi. Muszę o tym wspomnieć, mimo że wysłał mi życzenia świąteczne i go pozdrawiam. Natomiast w pewnym momencie zaczął zbyt szalenie reagować na niektóre kwoty, na niektóre hasła i tak dalej. Co do wydań specjalnych, wyszły one naprawdę dobrze i muszę pochwalić, nie wiem kogo był to pomysł, ale pomysł z prowadzeniem, żeby jako goście występowali dawni prowadzący Koła Fortuny, czyli Pijanowski, Tyniec i Brzozowski, był fenomenalny. Może Rafał mnie trochę denerwował jak zwykle, natomiast naprawdę przyjemnie mi się oglądało ten odcinek i mam nadzieję, że to nie jest jednorazowy wyskok, bo tutaj naprawdę produkcja Koło Fortuny mi zaimponowała. 5 na 10, ocena jedna w dół względem zeszłego roku, ale to nic takiego, dalej ten format ciekawie się ogląda. Moja klasa Back to School 1. To był format, to był w teleturniej z cyklu Nie pojawiłby się, gdyby coś. No i właśnie powstała pandemia, trzeba było coś dać premierowego, no to postawiono na teleturniej interaktywny, czyli rodzina sobie siedzi w domu, łączy się na Skype'ie i odgaduje jakieś, znaczy odpowiada na jakieś banalne pytania. Format źle się oglądało, połączenie internetowo było beznadziejne, pytania były banalne, no i przede wszystkim cringe mnie bardzo łapał, większy nawet momentami niż w rodzinie, wie lepiej. Maciek Gurzejewski spisał się ok, ale liczyłem, że będzie to coś więcej, a naprawdę mamy do czynienia z potężnym flopem i chyba tylko ja to znam, było większą tragedią w ostatnich latach niż to. Back to School 1, nic więcej do dodania nie mam. Tutaj miało być intro Familiady, jednakże nie wiedzieć czemu jakaś firma z USA dopieprza się o prawa autorskie, mimo że w zeszłym roku się do nich nie dopieprzała, także nie ma intro Familiady, jest od razu ocena. Familiada 4. To jest największy spadek względem zeszłego roku, bo Familiada tragicznie się zaczęła oglądać w roku 2020.
Zmiany przedpandemicznych, brak, po pandemii sporo. Trzy drużyny, znaczy nie trzy drużyny, tylko trzy zespołowe drużyny. Plexa na grzybie, Karol z tabletem i odstępy. I uważam, że Familiada najwięcej straciła na pandemii koronawirusa, gdyż Familiady po prostu oglądać się nie da. Nie dość, że trzy zespołowe drużyny denerwują, bo są to jest ich za mało. Plexa na grzybie jest drażniąca dla oczu. To Familiada ma amatorskie błędy w montażu, jak na przykład brak przerywników, brak dźwięków przy wygranej rundzie i tak dalej, i tak dalej. Sekcja wydań specjalnych tutaj akurat nie wypadła jeszcze aż tak źle. Brak publiczności w Familiadzie nie boli, natomiast jestem bardzo zawiedziony tegoroczną Familiadą, gdyż jest ona robiona na po prostu odwal się. Nie zmienia to faktu, że robi dobre wyniki oglądalności i dalej ludzie będą to oglądać łącznie ze mną, chociaż ja po Familiadę akurat sięgam rzadko ostatnimi czasy. Natomiast jestem zawiedziony, bo jest to format z sporą tradycją w naszym kraju, 26-letnią, żeby być dokładnym, a jest po prostu tak pieprzony, że Matko Boska nie. Karol robi swoje, do tego czwóreczka, bo jest parę rzeczy, które mi się podoba, ale naprawdę spory regres względem zeszłego roku. Gra słów Krzyżówka 6. Krzyżówka dostała minus 1 względem zeszłego roku. Za dużo zmian w wersji popandemicznej. Akurat Krzyżówka nic nie straciła i nic nie miała żadnych zmian. Natomiast po pewnym czasie ogląda się to z takim trochę przymusem, że tak powiem. No, nie sięga się po to często. Mnie osobiście troszkę już po pewnym czasie Krzyżówka zaczęła nudzić i nie sięgałem po nią tak często. Momentami poziom zawodników jest za niski. Ja sam próbowałem się zgłosić do Krzyżówki, jednakże no niestety zamknięte hotele spowodowały, że odpuściłem sobie na razie start, bo mam za daleko, najzwyczajniej w świecie mam za daleko do Wrocławia. Co do samego formatu, no, wracając, Radek Brzuska dalej trzyma poziom, jest dobrym prowadzącym, chociaż czasami ma zbyt głupie tekściki, jak ostatnio o tym streamerze czy coś takiego tam było na Twitchu. To było takie głupie według mnie. Same hasła nie wydają się trudne, może poza finałem mistrzów ewentualnie, no ale poziom uczestników woła po prostu do nieba, stąd Krzyżówka dostaje 6, ale wierzę, że utrzyma się dłużej w polskiej telewizji. Jaka to melodia 6? Jaka to melodia ani zyskała, ani straciła, przynajmniej według oceny, ale według mnie zyskała. Rafał Brzozowski dalej trzyma niezły poziom w Jaka to melodia, wręcz powiedziałbym, że już ma legendarne cytaty, takie jak tytuł obiegowy to, albo legendarne już 5 sekund. Gwarancja i szóstka o szóstka nadal zostało, ile szóstka o szóstkę jeszcze popieram i jest w miarę okej, tak gwarancja dalej powinna zostać wypieprzona z tego teleturnieju, gdyż się nie nadaje. No i zmiany pandemiczne, brak publiczności, jak wszędzie. Poza tym super band, nie wiem jak to oni nazwali, nie pamiętam, no ten zespół, który ma tego pianistę, który gra trzecią rundę, jest tam saksofonista oraz jest ta wokalistka, one się zamieniają, albo jest ta blondynka, albo jest Kasia Dereń, no i DJ Adamus po drugiej stronie i uważam, że to jest zmiana na plus, o ile zespół nie jest niczym oryginalnym, bo to już istniało za czasów Roberta Janowskiego w początkowej Jaka to melodia, tam ten zespół stał sobie obok. Tak, DJ Adamus jest pewną nowością i te ciekawostki na pewno dodają kolorytu temu teleturniejowi. Same zagadki są ok, nawet znam osobę, która wystąpiła ostatnio w tym teleturnieju, nawet całkiem niedawno, także pozdrawiam Cię, Rafał. Jak JTM6 trzyma poziom, jest dobrze. Giganci Historii 6. Tutaj krótko, bo były o tym plusy i minusy, więc nie będę się jakoś bardzo rozgadywał.
Bardzo lubię tematykę historyczną, jednakże w przypadku gigantów jest ona po prostu czasami zbyt nużąca. Te pytania są zbyt specjalistyczne i nadal podtrzymuję, że nie przyciągają widza na dłuższą chwilę, przynajmniej ze mną tak było, bo ile pierwsze odcinki oglądały mi się z przyjemnością, tak im dalej w las, tym niestety coraz gorzej mi się to oglądało. Dostaję szóstkę dlatego, że jest to teleturniej polski, teleturniej z wiedzą historyczną, którą doceniam i lubię. I po prostu lubię prowadzących Kurzajewskiego i Babiarza, stąd szóstka, natomiast jest wiele rzeczy, które mi się nie podoba, jak na przykład ostatnio z tym Wawelem, gdzie wzięto przewodnika po Wawelu, co jest, uważam, głupie, czy po prostu runda finałowa, która dalej uważam, że jest źle dopracowana, 6 na 10 tylko i wyłącznie. Milionerzy 3. Przyznam, że milionerów nie oglądałem jakoś zbyt wiele w tym roku, natomiast jak oglądałem, no to czułem coś takiego, że Jezu, jak ten format w Polsce jest pieprzony. Przede wszystkim praktycznie zero zmian. Jedyna zmiana jest taka, że troszkę ograniczono publiczność i że siedzą w przyłbicach. Ot taka zmiana. No cóż. Milionerzy trójka z tego względu, że nie no, trzymają jakiś tam poziom, ale jest to bardzo malutki poziom. Przede wszystkim Jake Vision tak pieprzy ten format, że naprawdę nie mam ochoty go oglądać. Wydanie specjalne było cringe'ujące, jak co roku mam wrażenie, niestety. No i przede wszystkim nowe koło w wydaniu specjalnym, czyli zamiana pytania. Mam mieszane uczucia, natomiast uważam, że były gorsze koła do wzięcia. Ale ja podtrzymuję, że to powinna być podwójna odpowiedź. Co do samych milionerów, zobaczymy, jak będzie wyglądała wersja pandemiczna V2, czyli ta wiosenna, gdzie już publiczności nie będzie. Jeżeli wypadnie nieźle, no to może dam drugą szansę i może podwyższę ocenę. Jeżeli nie, no to życzę milionerom, żeby zeszli z anteny i z TVN-u na raz na zawsze. Milionerzy 3. Łowcy Nagród 2. Tutaj naprawdę bardzo krótko się wypowiem, ponieważ ostatnio był film na kanale. Łowcy dalej mnie do siebie nie przekonali, nadal są miałkim formatem z zbyt dużą dozą emocji, których nie lubię. Nagrody dalej są śmieszne. I to chyba tyle. Więcej chyba dodawać nie muszę, bo nie mam po co. Po więcej odsyłam do filmiku plus moja opinia o Łowcy Nagród. Jeden z 10, 9. To jest turniej prowadzony przez Tadeusza Sznuka, nadal trzyma poziom i bardzo dobrze, bo gdyby nie trzymał, to bym go nie oglądał. Pytania dalej stoją na dobrym poziomie, a wielkie finały były do oglądania, chociaż była jedna edycja, której się oglądać nie dało, bo poziom był tragiczny. Myślę, że nawet ja miałbym tam szansę powalczyć o wygraną. Dalej, dlaczego nie 10? No bo dalej studio jest to samo. Denerwuje mnie studio kosmiczne a la NASA. Najwyższa pora na zmianę. Cały czas to podtrzymuję. Czy coś jeszcze jednym z 10 mam dodać? No Tadeusz Sznuk dalej trzyma klasę, ale to nie jest jakieś ciężka. A, jedna zmiana względem wersji pandemicznej i zwykłej. Postawiono pleksy, natomiast w porównaniu do Familiady są one praktycznie niewidoczne, bo studio jest ciemne. Druga zmiana jest taka, że Tadeusz Sznuk nie podaje ręki zawodnikom i tyle. Po prostu siedzi dalej i tam zaprasza na kolejny odcinek. Oto takie jedynie kosmetyczne zmiany w teleturnieju 1 z 10. To by chyba tyle. 1 z 10 nie zasługuje na więcej uwagi, ponieważ niewiele się tam zmienia, ale dalej trzyma klasę. Niech tak dalej będzie. 9 na 10. Sukces na bank 3. Względem zeszłego roku dawałem taryfę ulgową sukcesowi na bank, gdyż już wtedy zaczął mnie powoli nudzić. Uważałem, że dobra, skoro jest drugi sezon, dam temu drugą szansę, może będzie coś okej. Niestety wszystko poszło źle,
teleturniej niewiele się zmienił i jest jeszcze bardziej nudny niż był. Rafał Potyra może jest niezłym prowadzącym, natomiast same odcinki mnie do siebie nie przekonywały. Może i były dwie nowe rundy, natomiast one niewiele się różniły od tych z pierwszych edycji i naprawdę nie widzę potrzeby, żeby kontynuować dalej tę serię, jednakże to nie od Telewizji Polskiej zależy, tylko od Narodowego Banku Polskiego, który organizuje tę całą akcję i wydaje mi się, że przez to, że po prostu, że ta trzecia edycja będzie. Sukces na Bank 3 i powiem wam szczerze, nie wiem, ale zastanawiam się, czy przypadkiem to nie będzie ostatni raz sukcesu na Bank w podsumowaniu roku 2020 i ogólnie w podsumowaniu roku, gdyż nie kręci mnie ten format i nawet jeśli powstanie trzeci sezon, to raczej nawet nie będę się za niego zabierał. Także zobaczymy. A na razie sukces 3. Zobaczymy. Tyle. Rozpoczynamy. Wabank 8. Na koniec wisienka na torcie. Powrót tego pięknego formatu wiedzowego, w którym zadaje się pytania do Polski, prowadzonego przez Przemysława Babiarza, który bardzo godnie zastąpił Kazimierza Kaczora. Nawet powiem więcej, według mnie jest lepszym prowadzącym od Kazimierza Kaczora. A myślałem, że o to trudno będzie. A tu proszę bardzo, Przemek naprawdę spisał się fantastycznie w tej roli i mam nadzieję, że Wabank będzie się długo trzymał na antenie Telewizji Polskiej. Zwłaszcza, że ostatnio słyszałem, że robi oglądalność po 1 400 000 nawet. I to w Nielsenie, a nie w Morze, także tym bardziej doceniam coraz bardziej robotę Telewizji Polskiej przy Wabanku. Jest to przede wszystkim produkcja słucha się rad widzów, bo pamiętam jak robiłem moja opinia o Wabank, no to tam podałem 5 minusów i 2 już zostały zmienione, także naprawdę doceniam produkcję teleturnieju Wabank, że słucha się widzów, słucha się grupy Wabank, Wabankawka, czy jakoś tak się ta grupa nazywa, nie pamiętam, ale pozdrawiam. Bo takie rzeczy się ceni, no bo wydaje mi się, że TVN czy Polsat by tego nie robili. Co mogę powiedzieć o samym formacie? Nic się tutaj po pandemii nie zmieniło, dalej to wygląda tak samo, może troszkę skrócili rozmowy, ale to też jest na plus, bo druga runda została częściej czyszczona w jesiennej edycji, bo w wiosennej ani razu. Przede wszystkim co jeszcze? A no przede wszystkim oczywiście powrót Marka Krukowskiego do Wabanka, który okazał się zły, wręcz tragiczny, ponieważ wygrał jeden odcinek, ale w drugim już odpadł. Także Marek Krukowski już tej formy nie ma. Już ta wiedza gdzieś tam miała i są następcy. Tyle ode mnie, jeśli chodzi o Wabanka. 8 na 10. Niech trzyma dalej poziom i niech zostaje z nami jak najdłużej na antenie. I tak oto kończymy to podsumowanie roku 2020. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę i komentarz oraz subskrypcję. Piszcie, tak jak już wspominałem, wasze oceny dotyczące tego roku 2020 z jakimiś krótkimi wyjaśnieniami. Chętnie przeczytam i ewentualnie wejdę w polemikę, jakby to powiedział Zbigniew Boniek. Bo ja czytam komentarze, także zachęcam do pisania właśnie ich. I zapraszam również na Melonawkę, czyli serwer discordowy, na którym rozmawiam o wszystkim i o niczym. Także to by było na tyle. Szczęśliwego nowego roku. Do usłyszenia. Cześć.